Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Stardo na moim kanale. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, teraz wszystko będzie się działo na tym kanale, więc wszystkie kanały TR-nowe, które założyłem, już są nieaktywne. Teraz wszystko będziemy po prostu wrzucali sobie tutaj, więc miło mi was znowuż powitać w starym dobrym gronie, w starym dobrym kanale. Dzisiaj ponownie wracamy sobie do trailera Broken Ranks, ponieważ postarałem się znaleźć kilka fajnych rzeczy, fajnych detali, których mogliście nie wiedzieć. Oczywiście też sugerowałem się komentarzami tutaj, więc parę rzeczy będzie znalezione w komentarzu. Tak czy siak dzisiaj pokażę wam łącznie chyba z 5 rzeczy. Chcę tylko zaznaczyć, że nie grałem nigdy jeszcze w Broken Ranks, w sensie nie było mnie w zamkniętej becie, więc niektóre rzeczy mogą się nie zgadzać i jakby zdaję sobie sprawę, że mogą być w tym błędy. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna jakby opinia, mój subiektywny rzut oka na to. No bo kurde bele, no nie grałem, a jest ta klauzula poufności. No i nie spytam się, jak to wygląda, więc to są tylko moje gdybania. Tak czy siak myślę, że ciekawostki są fajne. Zapraszam do oglądania. Okej, znajdujemy się już w trailerze naszego Broken Ranksu i pierwsza ciekawostka znajduje się w minucie i pierwszej sekundzie, albo drugiej nawet sekundzie, a mianowicie, zaraz wam pokażę, jest to mak ognia, który posiada smugę. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ twórcy pisali, że planują usunąć tarczę, że planują zrobić tak, że tylko rycerze będą miały tarczę, żeby każda postać po prostu była jakoś tam indywidualna. No i mieli nawet pokasować, z tego co pamiętam, smugę i mieli kurde bele oddać z hajs ludziom. Generalnie trochę było dyskusji o tym na forum, mogę nawet znaleźć sobie tego posta. O, zobaczcie, tutaj jest post na blogu, dosyć niedawny. I właśnie tutaj ludzie piszą, w sensie twórcy, że będą rekompensowali te tarcze, że tych tarczy nie będzie. No i teraz pytanie, o właśnie, to jeszcze jest, podkreślamy, że poniższy zarys rekompensat nie jest ich wersją ostateczną. No i tutaj rekompensują właśnie między innymi smugę. No a jak widzimy na trailerze, i to najnowszym trailerze, no Moś sobie ze smugą lata, zobaczmy to jeszcze raz. No zdecydowanie ma smugę, słuchajcie, zdecydowanie Moś miał smugę. No i teraz pytanie, czy jest to po prostu fakt, że to jest wcześniejsza wersja gry, gdzie jeszcze te smugi były, czy może zmienili zdanie twórcy? Nie wiadomo, zobaczymy sobie. Wydaje mi się, że we wtorek będzie blok i tam to poruszą. No zwłaszcza, że w ogóle we wtorek będzie duży blok, bo będą musieli omówić to, co się działo na open beta testach, więc jeżeli będzie miejsce na smugę, to pewnie będzie ten temat poruszony. Ciekawa sprawa. Jedziemy do kolejnej ciekawostki. Dobra, kolejna ciekawostka jest naprawdę malutka i jest ona stricte od gracza, który nie grał nigdy w Broken Ranks, dla gracza, który też nigdy nie grał w Broken Ranks, ponieważ jeżeli graliście w zamkniętą betę, no to prawdopodobnie wiecie, co tutaj się dzieje. No ja mogę jedynie gdybać, zapytać też za bardzo nie mogę, no bo jest ta klauzura. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie w 32 sekundzie trailera i mamy tutaj naszą postać, mamy wybór ekwipunku. I słuchajcie, jest tutaj jedna rzecz, która przykuła moją uwagę. Mianowicie mamy sobie slot na broń i mamy dwa sloty na bronię obok. W sensie mamy tutaj jeszcze łuk i mamy miecz. Po drugiej stronie mamy tarczę i mamy slocik na prawdopodobnie tarczę. To znaczy, że będzie mini rework ekwipunku. Dlaczego? Dlatego, że w obecnej wersji gry mamy 4 dodatkowe sloty na broń, czyli możemy sobie na przykład tam włożyć, no nie wiem, tarczę, dodatkową broń dla barby na przykład i dwa łuki, jakbyśmy chcieli, nie? Cokolwiek. W Broken Ranksie będziemy mogli mieć tylko dwa sloty na broń i jeden slot na tarczę, czyli czwarty slot myślę, że odpada, tak przynajmniej mi się wydaje. I w sumie zmobilizowało mnie do nagrania tej ciekawostki to, w sumie ciekawość, czy nie działa to tak, że na przykład taki barbarzyńca będzie miał po prostu zawsze wydzielony slot na miecz, zapasowy miecz i łuk. W sensie, że łuk będzie miał swój slot dla każdej postaci. To by było całkiem ciekawe, taka mini znajdźka, mini detal. W sumie fajna rzecz, myślę, że 4 sloty na broń nie są potrzebne, 3 spokojnie wystarczą, bo i tak tak naprawdę jest na level 90 i jeszcze nigdy nie miałem okazji zapełnić wszystkich 4 slotów na broń. No tutaj będą 3 i tyle. Nie ma co się rozgadywać, taka ciekawostka. Okej, kolejna ciekawostka jest już dużo ciekawsza i tutaj już można naprawdę pofantazjować. Natomiast pokazałem to już w poprzednim odcinku, tutaj tylko to jeszcze raz przytoczę. Moi drodzy, druid w pierwszej minucie traileru robi naprawdę bardzo ciekawą rzecz, mianowicie rzuca heala, zobaczcie tutaj, jeszcze raz wam to pokażę. Druid rzuca heala jednej postaci i rzuca źródełko drugiej postaci. Robi to w jednej turze. Też warto zobaczyć sobie komentarz, ponieważ to wszystko jest w komentarzu. I White Moon to skomentował. Dostosowany do obecnych czasów. Multitasking w cenie. Dobre oko Lukaku. I to wygląda na to, że faktycznie jest to przemyślany zabieg i jakoś będziemy mogli teraz rzucać sobie buffy i debuffy dla więcej niż jednego wroga albo sojusznika. Jest to mega ciekawe. Słuchajcie, naprawdę może to mieć wielkie konsekwencje. Wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, no to meta zostanie wykrzywiona. Bo jeżeli to by weszło, to wszystkie klasy debuffujące i buffujące, takie jak rycerz, druid, voodoo, łuk, dostałyby buffy dosyć konkretne, ponieważ mogłyby bardziej zarządzać planszą, mogłyby bardziej kombinować, komu dać buffa, komu dać debuffa. Natomiast postacie, które tego nie mają, dostałyby lekkiego nerfa, bo by wyszły blado po prostu na tle innych postaci. Więc jest to ciekawe, stwierdziłem, że to przytoczę jeszcze raz.
fajna znajdźka i lecimy dalej, bo to już było. Okej, kolejną ciekawostką, tutaj już nie związaną z tym trailerem, jest to, że jak wejdziemy sobie na kanał White Moon i zobaczymy poprzednie trailery Spectre Stomp i Broken Ranks to Zenbeta, to możemy zauważyć w komentarzach ciekawe osoby. Słuchajcie, taka ciekawostka dla osób, które po prostu kibicują TR-nowi, żeby wypalił. Pod filmem Broken Ranks to Zenbeta trailer skomentował MMO Byte, na przykład. Przykładowo, weźmy sobie na jego kanał. Okay. Jest to YouTuber, który ma 314 tysięcy subskrypcji, ale ma dosyć mało wyświetleń jak na taką liczbę. Tak czy siak interesuje się grą i napisał, że wygląda to gituwa, nawet dostał serduszko od White Moonu. Drugą osobą, która skomentowała, jest na Spectre Stomp, to jest kolejny film, który wrzucili 1 czerwca. Fevil, jest to kolejny YouTuber zagraniczny i ten YouTuber ma 131 tysięcy subskrypcji, ale zobaczcie, przypuśćmy to. New MMORPG o 2019, aktuali Warfield Attention. Zobaczcie, mamy 1 200 000 wyświetleń i chłop wygląda na to, że ma dobry kanał, w sensie ma zajebiście dużo wyświetleń. Tutaj mamy jakieś miliony, tutaj mamy setki tysięcy. No i jeżeli, to jest, wiecie, taka luźna przekmina, nie? Jeżeli takie osoby interesują się TR-em, może to oznaczać, że za granicą TR może osiągnąć sukces. No jest to oczywiście gdybaniem, ale jeżeli takie osoby się tym interesują, kurde, no to wygląda to git. I ostatnią ciekawostką na dzisiaj jest ciekawostka z nie tego trailera, mianowicie z Broken Ranks Closed Beta Trailer, który pojawił się już miesiąc temu. Słuchajcie, tutaj znajduje się jeden ciekawy moment, to... Zastanawiam się, kim jest ten mob. W sensie, na początku myślałem, że to jest ogr i faktycznie to mógłby być ogr, ale ogr wygląda w ten sposób, więc ciężko stwierdzić tak naprawdę. Co mnie zainteresowało, to to, że on znajduje się w grupce z zombiakami. Czy obecnie gdzieś w taernie jest grupka, która posiada dwa zombiaki i ogra w teamie? Wydaje mi się, że nie. Też w ogóle w wymarłej osadzie za bardzo nie widziałem ogrów, więc ciekawi mnie, co to faktycznie jest. Zobaczcie, puśćmy sobie ten fragment. Tak się chłop przewraca. I zastanawiam się, to może być ogry, faktycznie to może być ogry i mogę robić igły widły, ale to może też być jakiś nowy mob po prostu, może to być nowy mob w wymarłej osadzie, coś ala nowy upiór. No nie wiem tak naprawdę, jest to całkiem ciekawe, stwierdzimy, tutaj dodam. Obecnie takie grupki chyba w TR nie ma, więc może jest to jakiś nowy mob. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Okej, okay, i ostatnią ciekawostką, jaką przygotowałem, jest nowy widok Trendies. Jak widzicie, mam tutaj screena, no i mamy tutaj arenę w Trendies. I jakieś budynki na lewo, prawdopodobnie na lewo jest ratusz, a to oznacza, że po prostu Trendies zostanie zreworkowane, to i taka mini ciekawostka też dla osób, które nie grały. Będą inaczej lokacje porozkładane, są inaczej domki porozkładane, więc tak to wygląda. Mamy też jakiegoś gościa, ten gościu, ciekawe kto to jest, może to jest jakiś gościu, który zarządza areną, nie wiadomo, może jakiś kupiec, ciężko stwierdzić. Tak czy siak mamy tutaj arenę, która też wygląda trochę inaczej, no i to oznacza, że Trendies dostanie też mini reworka. Moi drodzy, to na tyle. Ciekawostki nie są jakieś super wyszukane, zdaję sobie sprawę, starałem się wyciągnąć z tych trailerów w sumie ile się da. No problem jest z tym, że faktycznie mało jest tam takich rzeczy, które wiecie, można się przyczepić. Oj, wolałem mikrofon. Więc mam nadzieję, że chociaż trochę wam umiliłem dzień, jakieś tam ciekawostki pokazałem. Widzimy się już jutro, dokładnie, bo dzisiaj jest czwartek. Widzimy się już jutro na streamku, który będzie długi. Będziemy streamowali TR-kona, jeżeli się uda, jeżeli nie będzie problemu z prawem autorskim. Będziemy streamowali Broken Ranks przez cały weekend. Postaramy się to zrobić jak najdłużej, też z ekipą. Mamy PT, będziemy tutaj hardowali, więc zapraszam was jeszcze raz cieplutko na te streamy. I co? Bawcie się, pobierzcie sobie tego launchera, jeżeli jeszcze nie macie, bo dalej się pobiera go bardzo ciężko. Jest wolne pobieranie. Żebyście nie mieli niespodzianki, zakładam, że serwery będą mocno przeciążone, oby dały radę. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. W kolejnym filmie myślę też, że sobie coś rozdamy dla was, więc to tyle, miłego dnia życzę. Nara!